Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś już druga recenzja w plenerze w te właśnie wakacje. No i dziś recenzujemy sobie zestaw LEGO Ninjago 71752, tak więc zapraszam do oglądania. Zestaw ten katalogowo kosztuje 180 zł bez grosza i uważam, że ta cena jest jak najbardziej przyzwoita, ponieważ poza czterema minifigurkami, czyli mamy tutaj dwóch ninjów oraz dwóch Merlopian, mamy również naprawdę fajnie wyglądający pojazd. No i teraz opowiem wam taką krótką historię dotyczącą właśnie tego zestawu, ponieważ przy wyjściu nazw tych zestawów już sam właśnie projekt i sam pomysł na pływająco jeżdżący pojazd mi się spodobał. Po wyjściu zdjęć również myślałem, że zakupię ten zestaw. Później jednak postawiłem na Mecha Lloyda i myślałem, że to się już nie zmieni, że będę miał tylko jeden zestaw z tego sezonu, a jednak zdecydowałem się jeszcze na właśnie ten zestawik. Mamy u góry przedstawione cztery minifigurki, jest Scuba J, Scuba Cole oraz dwóch Merlopian. No i jest również taki oto amulet wody, tych fal oczywiście. Pudełko jak najbardziej wygląda świetnie, tutaj mamy z boku tą Vogire. Tutaj jeszcze oczywiście jest Nia w tej wersji Energy, też z 15 sezonu, no bo zestaw oczywiście nawiązuje do 15 sezonu. Z tyłu widzimy jeszcze funkcje bawialne, mamy jakby taki odczepiany dron, bądź też po prostu kamerę. Tu jeszcze mogą nam się te koła oczywiście obniżać i podwyższać, a tutaj jeszcze mamy przedstawioną tą całkiem fajną szybkę. Ogólnie jeśli chodzi o strukturę tego zestawu i taki ogólny wygląd, to bardzo mi się kojarzy on z latającym samochodem Scotta z 12 sezonu Ninjago, aczkolwiek ten chyba jeszcze bardziej mi się podoba. No i możemy sobie już to teraz tutaj otworzyć. Pudełko oczywiście otwieramy w klasyczny sposób, czyli przyciskając je palcami. No i dobra, otwieramy. Na pierwszy rzut widzę już instrukcję, więc sobie ją wyciągniemy. Z tego co widzę jest tylko jedna i w sumie dobrze, bo nie ma co właśnie rozdrabniać tego na poszczególne instrukcje. I z tyłu mamy chyba jeszcze dokładnie bardzo ładnie wyglądającą reklamę wszystkich zestawów. Jest to taka reklama jakby ujęta w takich bąbelkach wodnych, naprawdę wygląda to świetnie. Tu jeszcze mamy kilka innych zestawików. Ja mam tego, zrecenzowałem go na kanale, już właśnie ten Mech Lloyda. Ten teraz sobie recenzujemy, aczkolwiek te pozostałe trzy raczej sobie odpuszczę. Czekam na magazyny z tego sezonu, bo najprawdopodobniej pojawi się również książę Kalmar, ponieważ raz na właśnie dwa sezony Ninjago w magazynie dostajemy głównego złoczyńcę. Z 14 sezonu nie było, z 13 był, więc teraz akurat logiczny jest fakt, że z 15 sezonu również taki złoczyńca w magazynie może się pojawić. Mamy również tutaj jakieś naklejki, są jakieś błyskawice, jakieś takie przyciski oraz bardzo ładna naklejka z napisem No Steep, czyli nie można tam po prostu stawać, bo zaraz te koła się odczepią. No i strzelam, że jakieś 3 albo 4 worki tutaj znajdziemy. Mamy worek z numerem 3. Mamy również jedynkę. No i jest też dwójka, z tego co widzę. Więc tak jak mówiłem przedtem, są trzy worki. No i co, no ja myślę, że idę budować i widzimy się już za chwilę. Model zbudowany, ale zanim przejdziemy do konstrukcji, to recenzję rozpoczniemy sobie od minifigurek i na początek niech leci Cole. Co do jego torsu, najfajniej właśnie się prezentuje z wszystkich, ponieważ są w kolorze pomarańczowym, co sprawia, że automatycznie ta minifigurka mi się podoba. Naprawdę wygląda to kozacko, tu jeszcze mamy jego symbol na środku, to wszystko prezentuje się naprawdę fajnie. Są oczywiście pomarańczowe rączki, dodatkowo te nóżki bardzo fajnie się zlewają z tym torsem. Mamy też czarne płetwy, no jest ten element, na który narzekałem przy recenzji Mecha Lloyda, aczkolwiek w sumie już się do tego przyzwyczaiłem. Tylko minus jest fakt, że właśnie ta jakby ta butla, ten element, którym oddychają, nie dosięga im do twarzy, do ust, no ale w sumie okej. Z przodu mamy taką twarzyczkę, z tyłu taką, no jest oczywiście ten element, który mi się akurat bardzo podoba, czyli połączenie okularków wraz z maską ninja. No i dodatkowo mamy jeszcze taką fajną broń, ponieważ każdy z tego sezonu ma taką samą, aczkolwiek też jednocześnie inną broń, ponieważ ten szary element, który już dobrze znamy na przykład z serii LEGO Jurassic World, występuje przy każdej figurce ninja, natomiast każdy z nich ma tutaj inny nabój do tej broni. Tutaj akurat jest to takie złote wiertło, więc całkiem fajnie to wygląda. Dalej mamy również Jaya. No i co do jego torsu, tutaj mi się troszeczkę mniej podoba, aczkolwiek i tak porządnie to wygląda. Mamy taką błyskawicę, na dole oczywiście są jakieś nakolenniki, coś w tym stylu. Mamy też czarne płetwy, tak samo jak u Cola. Jest oczywiście tym razem akurat niebieska maska. Takie oto twareczki, które już dobrze znamy z LEGO Ninjago Movie. No i tutaj akurat, jeżeli chodzi o jego uzbrojenie, to mamy taki element jakby wierzchołka od włóczni. Coś podobnego miała Nia w 13 sezonie Ninjago. No i tutaj aż się prosi o to, żeby dodali nam srebrne katany. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobili, ponieważ tutaj właśnie są te elementy na te katany. Jay wiadomo, no bo on wchodzi do tego pojazdu, tam akurat by się nie zmieściła katana. Aczkolwiek czemu Cole tego nie dostał, nie wiem, ale w sumie nie jest to jakoś bardzo ważne.
Poza tymi figurkami mamy oczywiście jeszcze dwóch merlopian. No i one wyglądają dokładnie tak samo, kubek w kubek, nawet mają dokładnie takie same bronie. Tutaj jest to nowy klocek, znaczy no jest to klocek, który pojawił się pierwszy raz przy okazji zestawu ze Spidermana, ale jako że tamtego zestawu nie miałem, tutaj właśnie jest on dla mnie nowy. No i tak się właśnie prezentuje. Jest troszeczkę cienki, aczkolwiek i tak bardzo mi się podoba. No i torsik, nóżki, jak i całość tej figurki naprawdę wygląda dobrze. Mamy oczywiście złote naramienniki, takie jakby morskie płetwy, no i naprawdę fajną główkę, która oczywiście jest przemalowaniem z sezonu 11, a drugi merlopian dzierży w dłoni jeszcze dodatkowo amulet fal. Tak więc jeżeli chodzi o minifigurki, to jest całkiem fajnie, ponieważ mamy dwóch dobrych i dwóch złych i to chyba najbardziej lubię właśnie w LEGO, że każdy może walczyć z każdym i po prostu nikt nie stoi bezczynnie. Figurki omówione, więc teraz czas na konstrukcję. No i ogólnie cały kształt wygląda bardzo jak taka Formuła 1. Jest to takie wychudzone, z tyłu takie mosiężne, takie po prostu mocarne. No i przez to naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Zacznijmy może od przodu, tutaj wyciąga się taki jakby mini dron, taka kamera. No i to wygląda naprawdę fajnie. Tutaj troszeczkę jest to może kanciaste, aczkolwiek i tak cały kształt naprawdę mi się podoba. Mamy tutaj jakby takie wykorzystanie tych małych mieczyków, tak jakby zakończeń broni, jako skrzydełka. No i to oczywiście są też shootery, jest jakaś mała szybka, to wygląda naprawdę dobrze, no i bez tego też w sumie pojazd nie wygląda jakoś bardzo źle, a tutaj wtedy nam wystaje taki niebieski i czarny element, pin oczywiście z technika, możemy to sobie na powrót przyczepić, tu jeszcze są jakieś takie małe światełka, no i ogólnie z przodu mamy taki granatowy kolor, tu również bardzo podoba mi się ta naklejka z napisem no step, no steep, czyli po prostu nie można tutaj stawić, bo potem to koło tak właśnie się przekłada. Jak już jesteśmy przy kołach, to może Wam pokażę właśnie jaką mamy tutaj dziedzinę ruchu. Oczywiście możemy sobie całym kołem tutaj kręcić do przodu i do tyłu, aczkolwiek możemy również dać się do góry właśnie oraz na dół, więc takie fajnie to się prezentuje. Oczywiście tak to troszeczkę już gorzej, aczkolwiek przy tym tylni jest nieco inaczej, zaraz Wam to też pokażę. No i te tylnie koła właśnie możemy zrobić w ten sposób, o tak. Nie do góry ani na dół, tylko właśnie do przodu i do tyłu. I teraz możemy sobie zrobić tą wersję wodną, jakby, no bo wcześniej oczywiście była ta wersja lądowa. I teraz taką właśnie sobie pływa. Naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. I oczywiście każde koło wygląda tak samo, więc sobie może omówimy je na tym przykładzie. Z przodu, z prawej mamy tutaj taką oto, taki srebrny kołpak po prostu, który tutaj również działa jako wirnik. Tutaj dokładnie nakładaliśmy sobie opony na koło, to już było nałożone przed właśnie składaniem, więc troszeczkę dziwna sprawa. To by się w sumie ześlizgiwało, więc nie jest źle. Dodatkowo dalej mamy oczywiście takie jakby zawieszenia. To zostało zbudowane za pomocą tych dobrze nam znanych pochodni, na przykład z LEGO Harry Potter. I bardzo podoba mi się jeszcze to wykończenie. Tutaj użyto właśnie broni Star-Lorda z Avengersów. Tych elementów jeszcze w swoich dłoniach nie miałem i naprawdę prezentują się bardzo fajnie. Tego na pudełko w ogóle nie było widać, bo to było tak ustawione, że po prostu to się nie rzucało w oczy. Dalej mamy oczywiście szybkę, która wygląda naprawdę bardzo dobrze. Pierwszy raz pojawiła się w koszarce skał z LEGO Ninjago Legacy. No i teraz już jest bardzo często używana właśnie w tym 15 sezonie. W środku akurat mamy taką oto tapicerkę w moim ulubionym żółciutkim kolorze. Tutaj możemy sobie oczywiście naszego Jaya włożyć, aczkolwiek bez tych płetw oczywiście i bez też tego pistoletu. I nawet z tym rynsztunkiem nurka się tutaj mieści. Aczkolwiek dziwna sprawa, bo tutaj nie ma w ogóle studu, musi sobie tak leżeć. Ale jeżeli ma ten rynsztunek, to całkiem dobrze się tutaj trzyma. W środku jeszcze mamy jakieś takie jakieś parametry, coś takiego. Tu jeszcze jest taki bardzo fajny posrebrzany element. Dalej mamy oczywiście nowy kolor jakby silnika, bo jest to taki metaliczny, coś takiego. Tu oczywiście dokładnie te same elementy, co były z przodu. No i wykończenie również wygląda bardzo dobrze. Z tyłu naprawdę podobały mi się te czerwone światła, bo zostały one zrobione za pomocą grilli. Właśnie w takim transparentnym, czerwonym kolorze. Tu oczywiście mamy jeszcze pociągnięte troszeczkę granatowego, troszeczkę zwykłego, niebieskiego. Jeszcze rury wydechowe. A od spodu wygląda to właśnie tak. Może nie jest najlepiej, ale też w sumie nie jest najgorzej, bo tam nie ma jakichś takich kolorowych elementów. Wszystko jest zrobione w jednolitym kolorze. Tak więc podsumowując, zestaw uważam za jak najbardziej udany. Mamy dwie dobre minifigurki, dwie złe, więc można toczyć sobie jakieś fajne pojedynki. Dodatkowo sam pojazd naprawdę bardzo mi się spodobał. Wygląda po prostu jak Formuła 1 i przez to po prostu jest taki opływowy i naprawdę bardzo dobrze się prezentuje. Z przodu jeszcze ta funkcja bawialna jakby wysadzenia tego drona również wygląda fajnie. Ja Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. To są właśnie konsekwencje nagrywania na dworze. Ja Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, jeżeli ten film Wam się spodobał, to oczywiście nic innego nie pozostało, niż zostawić łapeczkę w górę, a jeżeli cały mój kanał Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję Was z dzwoneczkiem, byście nie przegapili kolejnych recenzji, kolejnych odcinków i kolejnych tego typu filmów, bo odcinków już powiedziałem przed chwilą. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej recenzji z 15 sezonu, to na moim kanale pojawiła się również recenzja Mechaloida, jakiś tak miesiąc temu, więc sobie nadróbcie, jeżeli nie widzieliście. No i to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!